Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Yes TV. A dzisiaj będzie recenzja tego oto magazynu Zero Ninjago, numer 7 na 2024. Zapraszam do oglądania. Magazyn ten kosztuje 23 zł bez jednego grosza. Znajdujemy tutaj figurkę ducha świątyni i kartę. Najpierw tradycyjnie zaczniemy od karty, później będzie magazyn, a na końcu figurka, czyli duch świątyni. No. Zapraszam do oglądania. Także ja otworzę figurkę i kartę i za chwilę widzimy. I będzie też otwieranie na żywo, jak zawsze, tradycyjnie. Już otworzyłem tą kartę i figurkę, wyjąłem je. No i teraz prezentuje się kartę. To jest karta limitowana 28 z serii 9 karty Ninjago. To jest taki oto Arin. No, nawet fajna karta, podoba mi się. Ta wygląda tutaj z przodu, ta wygląda z tyłu, oczywiście. Bardzo przyjemna, bardzo fajna, podoba mi się. Dobrze, teraz przechodźmy do magazynu, to tak jak zawsze. Jeżeli chodzi o magazyn, to tak prezentuje się jego okładka. Pierwsza jakby jest strona okładki. Mamy tutaj reklamę jednego z najnowszych zestawów z Ninjago, czyli tego Mahakaya wspinaczkowego. Ono pojawi się w praktycznie każdym teraz magazynie z Lego, nie wiem czemu, ale okej. Dalej mamy spis treści. Chyba tak. To mamy instrukcję, jak zużyć tego ducha świątyni. Czyli dosyć się niespodziewana figurka, bo nie spodziewałam się, że ona będzie w magazynie. Ale okej. Dalej mamy grę. Misję. Komiks. Dalej komiks. I komiks. I misję. I dwa plakaty. Jeden z Kajem. Taki. A drugi z Egaltem. Smoczy mistrz Egaltem. Dajemy misję, kolejną, komiks, 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 info o zakazanej piątce chyba tutaj, także no, mamy tutaj, o, reklamę zestawu chyba też jakiegoś, właśnie reklamę teraz zestawu do rzucenia i... Właśnie opis chyba teraz do rzucenia czy coś, nie wiem. No tak, tak. Dalej mamy misję kolejną, pocztę, a już w kolejnym numerze magazynu Ninjago będzie taki oto spinaczkowy kol. Z masywną zbroją i masywnym młotem, a jeszcze. No, myślę, że na pewno kupię ten numer, będzie on już 6 sierpnia. I będzie ona na moim kanale oczywiście, bo nie mam tej figurki jeszcze w kolekcji i ona jest fajna, więc no. Więc na pewno on będzie na moim kanale, na pewno na 99%. Na 100 raczej nawet. No. Dalej mamy reklamę magazynu Marvel, najnowszy rok, który wychodzi 1 sierpnia. Z Thorem. I reklamy magazynu Lego City, które już jest na moim kanale od kilku dni. Więc możecie zobaczyć, jak chcecie. No. Więc to był ten magazyn, a teraz przejdźmy do dodatku, czyli właśnie do Ducha Świątyni. Więc ja go otworzę, będzie speed build i za chwilę się widzimy.
No więc ja już założyłem tą figurkę i prezentuje się następująco. W ręku trzyma ona takie berło. Ta wygląda tutaj z przodu. Ta wygląda z tyłu. No jest naprawdę bardzo ładnie nadrukowana i w ogóle. Taka zielona cała, taka czarno-zielona to taka. Ma taką nawet fajną twarz też. Ten duch świątyni. Ja już miałem go, ale i tak jest bardzo fajny. Ta wygląda jeszcze bez tego kaptura. No, naprawdę prezentuje się bardzo fajnie, podoba mi się. Bardzo ładny jest. Oceniam tę figurkę oczywiście 10 na 10. Tak samo jak kartę i w ogóle cały dodatek. I cały magazyn też oczywiście oceniam 10 na 10. Bardzo mi się on podoba, więc no. W dzisiejszym filmie sobie omówiliśmy i zrecenzowaliśmy ten oto magazyn z Zero Ninjago, numer 7 na rok 2024. Ja byłem MCTV, pa pa!